11 września 2021 roku. Ostatnie chwile naszej starej stodoły po Dziadkach. A stodoła jest z którego roku? Ale z 70-80 czy więcej? Ciekawe, czy ona była wcześniej niż ten dom, nie? Właśnie to udokumentuje ostatnie chwile tej stodoły. Tutaj jest jeszcze jakaś szopka na narzędzia. Dach już oczywiście tam częściowo zarwany. Już się składa, stanowi niebezpieczeństwo. Pozwolenia wszystkie na rozbiórkę już są, także powolutku będziemy przystępować do jej rozebrania. A trzymała się tylko dlatego, że tutaj takie trzy drewniane słupy były podparte, przybite do tych krokiew, które już ledwo się trzymały. Aż strach tu w ogóle podchodzić, ale jeszcze z daleka tak zrobię to zdjęcie, to nagranie. Dobra, jak to tu wygląda? A, ciekawostka jest taka, że tutaj jeszcze w tym roku piorun w nią trzepnął i w dobrym momencie żeśmy przyszli, bo zaraz po uderzeniu pioruna straż szybko została wezwana na miejsce i kilka zastępów straży pożarnej ugasiło ten pożar. I dzięki temu możemy ją teraz sami rozebrać i przeznaczyć na materiał do naszego pieca. I jeszcze po tylu latach będzie nam służyła do ogrzewania domu. Trochę drewna tu będzie. Większość zjedzona przez korniki. No i co, na początek chyba założymy tutaj tą linkę i wyciągniemy te tutaj słupy, nie? Ja to już mi się wydaje, że jak same linki założymy, to już samo poleci. Poleci jak nic. Dobra, przejdę się jeszcze tu dookoła. Zobaczymy, jak to tu z boku wygląda. To jest właśnie chwila dla fotoreportera. Podmurówka jest solidna, ale szczyt już idzie w bok. I zobaczymy jeszcze tam u sąsiadów, bo ten płot betonowy tam stoi, żeby nie spadło na ten płot. Dobra, tutaj jeszcze WC, toaleta. Jak ta falista dachówka się nazywa? To jest ta ondulina, tak? Ale już ją wygięło tam. Można by powiedzieć, że jeszcze z miesiąc, nie? No i się sama by. Nie trzeba by było nic z nią robić. Krzywy. Z bliska to tak wygląda. Już nic z tego na pewno nie będzie. Do remontu się nie nadaje. Tylko do przewrócenia. A zobaczę jeszcze z tamtej strony. Z tyłu, z prawej strony. Muszę się przedrzeć przez hajszcze pokrzywowe. Ach, sąsiad ma trochę dalej. Mam nadzieję, że tego płotu mu tu nie dotknie, jak będziemy ją przewracać. Może tutaj ten dziki bezjam tylko trzyma. Z 80 lat to ma jak nic. No dobra, podczepiam linę. Dobra, pierwsza próba. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Spadnie czy nie? Spadnie. No, symetrzne.
dużo jej do szczęścia nie brakowało. Dajmy jej jeszcze chwilę. Dużo jej nie brakuje, naprawdę. Teraz to musi tak ołkimi i chwać. Zaraz popchnę to turem. Jeszcze chce tam ta lewa strona odpaść. Dobra, pchamy turem. No właśnie. Szczyt już tu wisi na nas. Paweł, bo ja będę teraz spychał turem. Zobaczymy jeszcze ten kąt. Tutaj jest pion. A tutaj w górze już leci na bok. Teraz czas na tura.
pozycji operatora tego czołgu. Byleby tu tylko Wojcia nie było na ziemi. Dobra, jedziemy. Eja! Poniżej. I jeszcze niżej. Więcej nic chyba nie zrobimy, bo tamten jędrek trzyma dwie kropki.